Różański? Szpiker Różański? A zapytaj, ja stawiam, że nie będzie odpowiedzi. Jak nie będzie odpowiedzi? Za dwa tygodnie. Wiadomo, że będzie odpowiedź, przecież razem trenujemy, jesteśmy w jednej ekipie, będę mu kibicował i wiadomo, że musi wygrać Szpila. Ten musi postawić kropkę nad i wszyscy o nas wygrali, także musi zrobić to. Nie ma wyjścia. Po sparingach ze Szpilą uznajesz, że jest niedoceniany trochę? Myślę, że tak, że jest bardzo dobrym zawodnikiem, także no nic, też bardzo mocno trenuje, jest w bardzo dobrej formie i co, i sam już nie mogę też się tej jego walki doczekać, co nie? Wybierasz się do Rzeszowa? Nie wiem, jeszcze zobaczymy, ale raczej tak, no. Nie wiem, na pewno. To jeszcze na dobranoc jedno pytanie, Szpilka powiedział, że ciebie się nie da rozśmieszyć, co się rozśmieszy? Jak to nie? Co on gada? Dobry się nie, no przecież śmiejemy się cały czas, tam jest wesoło, także wiadomo, że jest też ciężka praca, ale jest okej. Okay, no. Ja kiedyś słyszałem taką opinię, że jak Michał mało mówi, to trzeba go spytać o psy. Wtedy Michał nie przestaje gadać. Może tak być też, no. Tak jest, taka jest prawda. To pytania psy. Co powiesz o wnukach Szpili? No widziałem dzisiaj, zdążył mi pokazać przed walką, także no fajnie. Miałeś propozycję, żeby przyjąć? Nie, bo ja tam trochę inne psiaki mam. Dzięki. Dziękuję bardzo.